Szanowni Państwo, rozpoczynamy trzeci już webinar zorganizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, w którym będziemy rozmawiać o tym, jak fundusze europejskie wspierają badania i innowacje. A dzisiejszy temat to od nanoskali do megastruktur. Materiały przyszłości już dziś powstają w polskich laboratoriach. O tym będzie za chwilę. O tych materiałach i o swoich projektach realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój opowiedzą pan profesor Tomasz Dietl, laureat programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, profesor w Międzynarodowym Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Zaawansowanych Badań Materiałowych w Sendai w Japonii. Witam serdecznie. Zgadza się wszystko, panie profesorze? Tak, witam pana redaktora, witam pana prezesa i witam panie tutaj zgromadzone również na tym webinarze. Tak jest, ja również witam. Jest z nami także pani profesor Dorota Pawlak z Centrum Doskonałości Ensemble 3, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, sieć Łukasiewicz, także Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, no i laureatka programu MAP. Witam serdecznie panią profesor. Dzień dobry wszystkim. Pani doktor inżynier Marta Sawicka z Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, laureatka programu Powroty. Witam serdecznie panią doktor. Witam, dzień dobry państwu. I pani profesor Anna Sroka-Bartnicka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, także laureatka programu Powroty. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, witam wszystkich. Jest z nami także dr Tomasz Perkowski, wiceprezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Witam serdecznie pana prezesa, a do zadań pana prezesa będzie należało, tak jak w poprzednich spotkaniach, przedstawienie założeń programów finansowanych z funduszy europejskich. Dziś mamy tylko dwa programy i rozpoczynamy, panie prezesie, od programu MAP, czyli Międzynarodowe Agendy Badawcze. Jakie są założenia i cele tego programu? Międzynarodowe Agendy Badawcze to program, który miał na celu stworzenie nowych jednostek naukowych o dużej autonomiczności, samodzielnie kreujących swoje strategie badawcze i prowadzących badania na bardzo wysokim światowym poziomie w konkurencyjnych dziedzinach. W poprzednich webinarach rozmawialiśmy o MAB-ach w dziedzinie diagnostyki medycznej. Dzisiaj będziemy przedstawiali dwie międzynarodowe agendy badawcze pracujące nad nowymi materiałami, a inne MAB-y pracują nad technologiami kwantowymi, genetyką medyczną, neurobiologią, innymi ciekawymi tematami. Takich jednostek, czy to w formie wyspecjalizowanych jednostek w ramach uniwersytetu, czy instytutów PAN, czy spółek, czy fundacji, jak widać te formy są różnorodne, takich jednostek powstało 14, a 3 z nich uzyskały również finansowanie w ramach dużego europejskiego programu o nazwie TIMING. One otrzymały dodatkowe finansowanie na łączną kwotę 45 milionów euro. Ponad 50% kadry zatrudnionej w MAB-ach pochodzi z zagranicy. To jest program o największym stopniu umiędzynarodowienia spośród wszystkich programów prowadzonych przez fundację. Wynika to z faktu, że wszystkie stanowiska obsadzane są w międzynarodowych otwartych konkursach. Każdy MAB posiada również Międzynarodową Radę Naukową, w której zasiadają naukowcy, specjaliści z takich jednostek jak Uniwersytet Princeton, Oxford, Sapienza, Uniwersytet w Uppsali, w Edynburgu, czy Instytuty Maxa Plancka na przykład. A budżet tego całego programu to jest ponad 500 mln zł. I myślę, że jest to bardzo ciekawy program. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany dodatkowymi informacjami, to bardzo serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową dedykowaną temu programowi mapfnp.org.pl. Tak, ja wspominałem 2 dni temu, że każda z tych agend ma także własną stronę, bardzo ciekawą, aktualizowaną. No i proszę państwa, pierwszym laureatem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze został razem z panem profesorem Tomaszem Wojtowiczem, pan profesor Tomasz
DITL. To było, jak pamiętam, panie profesorze, rozmawialiśmy wtedy w 2016 roku, a państwa agenda nazywa się Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną MAG. Top. No więc przypominam, to było 6 lat temu. Panowie robili za pionierów MAB-ów, prawda? I proszę powiedzieć, jaki cel sobie państwo postawili, panie profesorze? No tu są dwa cele, o których już było wspomniane. Pierwszym celem jest zbudowanie Centrum Doskonałości o charakterze międzynarodowym. Znaczy, wiąże się to z zatrudnieniem nowych pracowników w otwartych konkursach, jak też była o tym mowa. Oraz zbudowanie autonomii. Autonomia polega na tym, że centrum rozwija się w różnych jednostkach, ale jest niezależne w sensie zatrudniania pracowników i w sensie również kupowania, budowania nowej aparatury naukowej. Drugim celem oczywiście jest wybitne osiągnięcia naukowe, to przyświeca całej idei programu. I pieczę nad tymi dwoma zagadnieniami spełnia ten Międzynarodowy Komitet Badawczy, Komitet Naukowy, o którym była mowa. I w pewnym sensie my nie raportujemy naszych osiągnięć tutaj w skali krajowej, tylko przed tym komitetem. Ten komitet nas ocenia, jak również recenzenci zagraniczni. To jest bardzo duże nowum w porównaniu z innymi tego typu programami, które są w Polsce. A jeśli chodzi o badania, no jak powiedziałem, tu ważnym celem jest oczywiście osiągnięcie naukowe. Celem tego programu jest nowa wiedza, ale również kontakty z ośrodkami przemysłowymi. Szczególnie w fizyce to jest istotne, że rozwijamy pewne tematy badawcze, które wierzymy, mają związek, bliski związek z zainteresowaniami różnych firm, które już są w Polsce, czy mogą być stworzone w Polsce. Teraz była mowa, że to dotyczy materii topologicznej. Tak. Przypuszczalnie wszyscy wiemy, co to jest magnetyzm, wiemy, co to jest nadprzewodnictwo, natomiast być może bardziej tajemniczym topologia w kwestii. Materia topologiczna pojawia się dzięki temu, że związki chemiczne, czy w ogóle chemia materiałów, w bardzo silnym stopniu zależy od mechaniki kwantowej. To wszyscy wiemy, że bez mechaniki kwantowej nie jesteśmy w stanie zrozumieć nawet najprostszego atomu. Natomiast w przypadku materii topologicznej również ogromną rolę odgrywa teoria względności, czyli relatywistyczna mechanika kwantowa. Skąd to się bierze? Tu są dwa, wydaje mi się, bardzo ciekawe zjawiska, które stoją za tym, że materiały topologiczne mają inne własności niż materiały nietopologiczne. Zjawiskiem też relatywistycznym jest, że istnieje tak zwane oddziaływanie spinowo-orbitalne. Na czym ono polega? Otóż wyobraźmy sobie, że mamy materiał, w którym są dodatnio naładowane jony, i krążące wokół nich, czy po całej materiale, elektrony. I te elektrony, jeśli poruszają się względnie, widzenie elektronów, prąd elektryczny. No a prąd elektryczny jak płynie, no to wytwarza pole magnetyczne. I jeśli ta prędkość jest dostatecznie duża, prędkość właśnie jest duża w materiałach, które są zbudowane z ciężkich pierwiastków, bo tam efekty relatywistyczne właśnie zaczynają grać rolę, to wtedy następuje sprzężenie spinu elektronu. Jak wiemy, elektron ma nie tylko ładunek, ale również ma moment magnetyczny. Czyli sprzęga ten kręt, się tak, panie profesorze? Ten tak. Kręt, tak, tak. Mówiąc po krakowsku kręt. Tak. Ten kręt sprzęga się z tym polem magnetycznym, które jest wywołane przez te dodatnie jony, które z punktu widzenia elektronu wyglądają jak pole magnetyczne, co powoduje sprzężenie tego właśnie momentu magnetycznego z pędem elektronów, czy z prędkością elektronów. No i teraz wiemy, że istnieją materiały magnetyczne, gdzie właśnie niesparowany jest ten moment magnetyczny, całkowity moment magnetyczny jest niezerowy i sprzężenie tego momentu magnetycznego z polem magnetycznym wytworzonym przez te dodatnie jony powoduje możliwość bardzo ciekawych struktur magnetycznych. Struktury magnetyczne, o których uczymy się w szkole, to są spiny skierowane w jedną stronę, ale w rzeczywistości w wielu materiałach te spiny wykazują bardzo skomplikowane struktury przestrzenne. Właśnie ze względu na
to sprzężenie ruchu elektronu, który może być bardzo skomplikowany, z tym polem magnetycznym, które również w krystale może mieć bardzo skomplikowany kształt. No i teraz w związku z tym powstają takie nietypowe ułożenia tych momentów magnetycznych materialnych. I tutaj może warto powiedzieć coś o Newcastle. Znamy, że jeśli łączymy, powiedzmy, pasek papieru, to możemy stworzyć okrąg, ale również możemy przekrzywić, obrócić ten pasek papieru i wtedy tworzymy wstęgę Mobiusa. Tak, i Augusta takie Mobiusa, tak. Tak. No i takie właśnie skomplikowane struktury, mówimy tu o ułożeniu tych momentów magnetycznych, powstają w materii skondensowanej i podobnie jak z tego Mobiusa możemy sobie wyobrazić, że one są stabilniejsze, znaczy nie można ich prosto doprowadzić do takiego stanu równoległego, gdyż w przypadku na przykład wstęgi Mobiusa, żeby okrąg z niego zrobić, trzeba przejść wstęgę, prawda? Więc to pokazuje, że te struktury takie, które nazywamy skrydnionami, czy nazywamy hofnionami, są bardzo stabilne. I po co to, czemu to służy? Co jest ciekawe? No właśnie, panie profesorze, bo oczywiście o teorii to ja wiem, że pan zawsze wspaniale mówi, ale czy może pan powiedzieć, ja patrzę na zegar, przepraszam, jak to się przekłada na właściwości tych materiałów, które no, potem można wykorzystać? Właśnie, więc wszyscy wiemy, że w tej chwili jesteśmy na takim przełomie, jeśli chodzi o metody obliczeniowe. Mianowicie wszystko jest centrowane wokół pamięci. To się wiąże z tym, że bardzo mamy dużo danych, które chcemy inteligentnie obrabiać. W związku z tym w tej chwili ogromną uwagę przywiązujemy do pamięci, również pamięci magnetycznych. Tak. I stabilność tych skrymionów powoduje, że wierzymy, że one będą właśnie w pamięciach przyszłości, ze względu na swoją stabilność również termiczną, na to, że informacje, mimo że one są bardzo małe, z rzędu kilku nanometrów, informacja może być niezaburzona przez dziesiątki lat, powiedzmy. Więc to jest taki jeden z celów, powiedzmy, pamięci magnetycznej. Druga część tych zjawisk relatywistycznych, które są bardzo interesujące, wiąże się z znowu znanym zjawiskiem, że w przypadku dużej prędkości elektronów masa elektronu rośnie. Prawda? To wszyscy pamiętamy, że przy zbliżaniu się do prędkości światła masa rośnie. I to powoduje, że i ta masa rośnie więcej dla elektronów typu S, takich elektronów, które są powiedzmy w stanie orbitalnym S, może pamiętamy ze struktury wodoru, to są takie stany jednorodne przestrzennie i to powoduje, że te stany S są przesunięte silnie w dół. I to powoduje, że mamy taką niezwykłą chemię tych materiałów, bo może wszyscy wiemy, że pamiętamy z chemii, że stany S są wyżej i na przykład elektron ze stanu S przeskakuje do stanu P w soli kuchennej, w chlorku sodu i stan S jest pusty, a stany P są zapełnione. To być może wszyscy sobie uświadamiamy. Natomiast jeśli ze względów relatywistycznych ten stan S jest przesunięty niżej, wtedy pojawi się nowa chemia, taka chemia, którą nie znamy się z takich prowadzeń. Powierzchni, te stany, które przewodzą, są stanami typu P, a nie typu S. I jak to łączymy, taki materiał właśnie relatywistyczną chemią, z materiałem zwykłym, to na powierzchni materiału tego nietypowego pojawiają się stany, których wcześniej nie przewidywaliśmy. Czyli wokół każdego materiału topologicznego jest taka powłoka metaliczna, która no, była niespodziewana, której nie przewidywano wcześniej, że istnieje. Panie profesorze, tak jest. Panie profesorze, ja wiem i zachęcam, żeby państwo zajrzeli na stronę tego MAB-u, ale proszę powiedzieć, no bo państwo rzeczywiście są świetni z teorii, pan profesor też, ja przypomnę, laureat no, bardzo prestiżowych nagród, ale czy powstały w ciągu tych 6 lat, panie profesorze, bo wtedy, kiedy do pana zadzwoniłem, pan powiedział, że chcą państwo opracować nowe metody otrzymywania nowych właśnie topologicznych materiałów. Czy udało się państwu te nowe metody opracować? Tak, więc tutaj, jeśli teraz przejdziemy do naszych osiągnięć, tutaj chciałem oczywiście tutaj, no, jak pan widział na naszej stronie, jest ponad 200 prac, które opublikowaliśmy w tym czasie, tak. Więc tutaj by można godzinami rozmawiać, ale dla celów tego wystąpienia chciałbym wspomnieć o dwóch takich osiągnięciach, które nam się wydają bardzo ciekawe.
Mianowicie jednym z tych osiągnięć, które wspólnie wykonaliśmy, Solaris, to jest taki ośrodek synchrotronowy, nowy, niedawno otwarty, w Krakowie, który pozwala bardzo dobrze badać właśnie stany na powierzchni. I z tego punktu widzenia te badania są bardzo istotne dla materiałów właśnie topologicznych. I wykryliśmy, że ciekawe nowe stany, niespodziewane, istnieją w dwóch sytuacjach, których nie ma w tytule naszego mamu. Natomiast nie tylko w przypadku nadprzewodnictwa sprzężonego z materią topologiczną, nie tylko magnetyzmu, ale również bardzo jest ciekawa fizyka zwykłych metali, które są na materii topologicznej, właśnie ze względu na istnienie tych stanów powierzchniowych w naszych materiach. I drugi, również pokazaliśmy, że pewne typy izolatorów nałożonych na powierzchnię tych materiałów prowadzi do bardzo niezwykłych własności ze względu znowuż na istnienie tych stanów na powierzchni. Także jak gdyby naszym odkryciem niespodziewanym, którego w projekcie naszym nie było, bo po prostu tego nikt się nie spodziewał, nie tylko nadprzewodnictwo sprzężone, nie tylko magnety sprzężone z materią topologiczną, ale również materiały amorficzne, te izolatory amorficzne i metaliczne dają bardzo ciekawe wyniki. Więc to jest takie, powiedzmy, niespodziewane odkrycie. Druga rzecz wiąże się z informatyką. Tak, bardzo proszę. Bardzo proszę, tak? Panie profesorze. Druga rzecz wiąże się z informatyką kwantową. Otóż materiały topologiczne, główną firmą, która jest zainteresowana właśnie tego typu obliczeniami kwantowymi, jest Microsoft. Microsoft wierzy, że materiały topologiczne będą tworzyły komputery przyszłości. To wynika z tego, że w tych materiałach te stany na powierzchni, o których mówiliśmy, a dokładnie na krawędzi układów dwuwymiarowych, są niezaburzane przez otoczenie, powiedzmy. I w związku z tym to jest wielki problem oczywiście informatyki kwantowej, że zaburzenia bardzo silnie wpływają na przebieg obliczeń kwantowych, że te zaburzenia w materiale topologicznym będą znacznie mniejsze i w związku z tym będą te obliczenia kwantowe mogły być lepiej wykonywane. Czyli można powiedzieć, że tutaj, to taka swego rodzaju ochrona topologiczna będzie, tak, panie profesorze? Taka jest ochrona topologiczna, tak. Bardzo dobre tutaj, jak to użył, określenie. I teraz tutaj ta ochrona topologiczna szczególnie silna jest w nadprzewodnikach topologicznych i tam wydaje się takie, powiedzmy, takim boską cząstką, używając to, co się używało nazwę w stosunku do Higgs, bozonu Higgsa, jest boską cząstką, jest fermion Majorana. To jest takie przewidywanie teoretyczne, że istnieją cząstki, które są równe swoim antycząstkom i tego na razie nie odkryto, nie ma takich cząstek elementarnych, ale w materii skondensowanej w nadprzewodnikach istnieją przewidywania teoretyczne, że powinny się pojawić takie twory, które powinny być właśnie bardzo chronione topologicznie. No i tu jest ciekawostka, że zostały opublikowane na ten temat kilka Nature i Science. I interesujący aspekt tych badań polega na tym, że te Nature i Science zostały odwołane. To znaczy cząstkę, no, okazuje się, nie odkryto dotychczas. To znaczy w tej chwili, wydawało się kilka lat temu, że ona została odkryta, a w tej chwili te artykuły, które donosiły odkrycie, zostały wycofane. Pokazano, że te wyniki nie udowadniają istnienia tego fermionu Majorana i cały świat poszukuje tych fermionów Majorana. Otóż na czym polegają nasze dwa, moim zdaniem, bardzo interesujące tym razem odkrycia teoretyczne? Mianowicie podaliśmy chronione topologicznie inne kubity niż te fermiony Majorana. I to też wydaje nam się bardzo ciekawym osiągnięciem. W tej chwili wiele laboratoriów próbuje te kubity zrealizować praktycznie. To są takie dwie rzeczy, o których chciałem wspomnieć, jeśli chodzi o osiągnięcia naukowe. Panie profesorze, to jeszcze, ale bardzo krótko, bo czas nas goni, bo mają państwo także osiągnięcia, jeśli chodzi o wprowadzeniu swoich materiałów do praktyki, prawda? Ja czytałem, współpracują państwo z Vigo, z Kryosystemem, ale to dosłownie jednym zdaniem, panie profesorze. Z Vigo opublikowaliśmy wspólną pracę na temat materiałów nowej klasy detektorów półprzewodnikowych. Natomiast mamy dwa bardzo ciekawe patenty z Prewakiem. To jest taka ogromna firma, bardzo z wielkim sukcesem sprzedająca urządzenie do
różne urządzenia wysokiej próżni. Za powiedzmy takie jedno urządzenie zwiedzałem w Berlinie za 60 milionów euro. To jest tego skali, tego, takiej skali urządzenia. Więc mamy z nimi licencję i patent. I też mamy bardzo ciekawy patent z Boschem dotyczący sztucznej inteligencji. Jak używając sztucznej inteligencji można szybko określać własności topologów. To jest taki przykład, ponieważ pan prosił krótkie, to daję te trzy przykłady naszej współpracy z przemysłem. Panie profesorze, bardzo dziękuję. No chociaż nie, proszę jeszcze powiedzieć, ale też jednym zdaniem, co dalej z MAB-em? Jakie pan ma plany? Bo już pani profesor Dorota Pawlak widzę, że jest w blokach startowych, ale jeszcze panie profesorze dwa zdania. Tak, więc też wspomniałem o rozwoju laboratorium. Specjalizuję się w takiej metodzie wzrostu materiałów, to jest epitaksja związek molekularnych. W tej chwili uruchomiliśmy dwa nowe laboratoria, jeden związek, drugi laboratorium do badania tych własności, o których mówiłem na samym początku, tych skirmionów, na przykład tych cząstek do pamięci magnetycznej. I w tej chwili jesteśmy w takim bardzo dużym rozbiegu, nasze właśnie te laboratoria działają i te pomysły na kubity też widzimy, też bardzo są ciekawe te wyniki, o których mówiłem, o sprzężeniu właśnie materiałów różnych z materią topologiczną i wierzymy, że będziemy te badania mogli kontynuować i ta współpraca z przemysłem dalej będzie również rozwijana. Bardzo dziękuję, a więc proszę państwa, bardzo mocna teoria, ale to pan profesor Tomasz Dietl to gwarantuje od wielu, wielu lat, no ale także jak się okazuje z tej teorii powstają rzeczy praktyczne i zobaczymy jak to będzie z drugą międzynarodową agendą badawczą, której szefową jest pani profesor Dorota Pawlak, przypomnę Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ale i Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki sieć Łukasiewicz, a nazwa agendy brzmi Centrum Doskonałości dla Nanofotoniki, Zaawansowanych Materiałów i Nowatorskich Technologii Wzrostu Kryształów Ensemble 3, a właściwie to jest do trzeciej potęgi. I pani profesor, bo kiedy rozmawialiśmy 3 lata temu, to powiedziała pani, że chcą państwo nawiązać do wielkiego dzieła profesora Jana Czochralskiego. Przypomnijmy, w 1916 roku on otrzymał nową metodę otrzymywania monokryształów. Mówi się, że jest ojcem elektroniki w związku z powyższym. A więc jaki cel sobie państwo postawili, skoro powołuje się pani na wielkiego polskiego twórcę tej metody wytwarzania monokryształów? Bardzo proszę, pani profesor. Dziękuję. Może jeszcze raz dzień dobry państwu. I kontynuując to, co powiedział pan redaktor, profesor Jan Czochralski wynalazł metodę wzrostu kryształów, która jest stosowana na całym świecie. Najszerzej stosowana metoda otrzymywania kryształów. Tą metodą otrzymuje się ponad 200-kilogramowe kryształy bezdyslokacyjne, czyli bezdefektowe, można powiedzieć, na których oparta jest cała nasza elektronika, czyli w każdym komputerze, w każdym telefonie, w każdym telewizorze mają państwo kawałek takiego kryształu. Na tym krysztale jest zbudowany układ scalony. Czyli bez tych kryształów nie byłoby elektroniki, nie byłoby optoelektroniki. Tą metodą otrzymuje się nie tylko kryształy krzemu, ale większość kryształów półprzewodników, również większość kryształów monokryształów tlenkowych. I naszym celem było, my, to znaczy nasze centrum jest oparte o były zakład materiałów funkcjonalnych w Instytucie ITME, które teraz jest przekształcone właśnie w Łukasiewicz, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. I w tym zakładzie tym, w czym się specjalizowaliśmy, to były właśnie kryształy. I naszym celem utworzenia tego centrum było zastosowanie tych metod krystalizacji, również wymyślenie nowych metod krystalizacji,
nie tylko do elektroniki, ale przede wszystkim do fotoniki, czyli do optoelektroniki i fotoniki. Czyli powiedzmy, bo nie wszyscy wiedzą, w elektronice wykorzystuje się elektrony, w fotonice wykorzystuje się fotony, czyli cząstki światła do przesyłania informacji, prawda? Już zamykam się, bardzo proszę. Ciąg dalszy, pani profesor. Właśnie tak jest, czyli już z tymi elektronami mamy wszystko bardzo dobrze opanowane, tak? Działa to w poprzednie stulecie, to był rozwój elektroniki bardzo dynamiczny. Obecnie no, idziemy też w kierunku fotoniki, chcemy zbudować fotoniczny komputer, tak? Nie tylko komputer, jak pan profesor Diddle tutaj mówił, oparty na spinach, ale też właśnie komputer oparty na fotonach. I tak naprawdę fotonika, tak jak elektronika, jest w każdym calu naszego życia. Jak idziemy do dentysty i dentysta nam wierci ząb laserem, to ten laser to jest właśnie kryształ, który daje to światło, którym możemy tą próchnicę z zęba usunąć. Tak samo jak chcemy uciąć kawałek jakiegoś materiału twardego, również wykorzystywane są do tego lasery. Jak chcemy przekazać informacje, wykorzystywane są do tego lasery. Światło również generowane przez kryształy biegnie w światłowodach, czyli jest wykorzystywane w komunikacji, naprawdę wszędzie. Pani profesor, ale czy możemy jeszcze wrócić do metody wzrostu kryształów, bo pani pracuje od wielu lat nad metodą kontrolowanego wzrostu kryształów do otrzymywania nowych materiałów, metamateriałów. Wiele lat temu rozmawialiśmy o takich cudownych materiałach, które jeszcze w Instytucie wówczas Technologii Materiałów Elektronicznych pani robiła. Proszę powiedzieć, co udało się państwu otrzymać? Co to za metamateriały, czyli materiały, które no, nie istnieją, prawda, w przyrodzie? Jeśli pani może powiedzieć. Tak, czyli tutaj jeszcze nawiązując do tego, co pan redaktor powiedział, rzeczywiście nasz cel to wykorzystanie tych metod wzrostu kryształów do nowych koncepcji materiałów, takich jak metamateriały czy materiały plazmoniczne. Metamateriały to jeżeli pomieszamy na przykład dwa różne materiały, nadamy im jakąś strukturę i uzyskamy jakąś nową właściwość optyczną. Czasami cudowną, na przykład czapkę niewidkę, jak państwo tam robili, pamiętam, takie materiały. Tak, czyli a materiały plazmoniczne to są na przykład nanocząstki srebra, tak srebro wszyscy znają, które powodują, że dookoła takiej nanocząstki powstaje zwiększone pole elektromagnetyczne i w związku z tym różne efekty optyczne są wzmocnione, na przykład odbicie, absorpcja, czy właśnie świecenie, czyli fotoluminescencja. Tutaj mogę taki szybki przykład podać. Jakiś czas temu mój doktorant bronił pracę na Wydziale Inżynierii Materiałowej właśnie z plazmoniki i nie wiedział, czy naukowcy zajmujący się stalami i innymi tego typu bardziej materiały konstrukcyjnymi będą rozumieć, co on robi. Dlatego pokazał na jednym ze slajdów most Tacoma Bridge, który był zbudowany w 1940 roku w Stanach Zjednoczonych i nawet w internecie mogą państwo sprawdzić, są filmy pokazujące, jak ten most wpadał w rezonans, czyli różne części tego mostu wpadały w rezonans i w zasadzie most przetrwał kilka miesięcy i potem się po prostu w bardzo widowiskowy sposób rozpadł. I my to robimy tylko w nanoskali, to znaczy to, że te efekty są wzmocnione optyczne przy tej nanocząstce i wynika z tego samego, co w tym moście, czyli ta cząstka, tam mamy taki rezonans, w związku z tym różne efekty są wzmocnione. Mm-hmm. Ale co jak, nam się udało? Jak to państwo wykorzystują w praktyce, bo żeby się ten most w nanoskali nie rozpadł, pani profesor? Tak, no mamy nadzieję, że się nie rozpadnie, ale że będziemy w stanie to wykorzystać. My mamy dużo różnych wyników, ale chciałam jeszcze tylko dodać, że w tej chwili mamy 6 grup badawczych. Większość z naszych grup jest kierowana przez naukowców z zagranicy.
przez na przykład naukowca z Japonii, naukowców z Ukrainy, naukowca z Francji i również z Rosji i mnie z Polski. Jeden z efektów, które tutaj już nawiązując do tych nanocząstek srebra, to mogę powiedzieć, na przykład mamy materiał, gdzie mamy, w tym materiale mamy zanurzone nanocząstki srebra, ale też jony ziem rzadkich. Jony ziem rzadkich, jak Państwo pamiętają, tablice Mendelejewa, one się znajdują gdzieś tam na dole. Tak. I są to jony, które jak generalnie wykorzystujemy do świecenia, na przykład wkładamy je, to znaczy oficjalnie mówimy domieszkujemy, czyli wkładamy je do kryształu i wtedy taki jon znajduje się w tej sieci krystalicznej i daje to światło, które jest w laserze, świeci. I teraz, ale są różne efekty optyczne, które są słabe. Na przykład tak zwana abkonwersja. Abkonwersja to znaczy, że absorbujemy światło o długiej fali światła, na przykład 1000 nanometrów i konwertujemy, czyli przekształcamy je na krótką falę, czyli na przykład 500 nanometrów. I do czego to jest potrzebne? Na przykład jak mamy ogniwa słoneczne zrobione z krzemu. Krzem jest jednym materiałem, dlatego on absorbuje światło tylko w pewnym zakresie. W zakresie, tak. Czyli na przykład absorbuje światło widzialne i troszeczkę jeszcze podczerwieni, ale już tak przy 1000 nanometrów, to już jest taka podczerwień, on już nie jest w stanie zaabsorbować tego światła. To znaczy, że światło padające na ten krzem jest dla nas stracone. Ale jeżeli pod spód moglibyśmy pod spodem umieścić materiał, który będzie w stanie to światło zaabsorbować. Czyli ogniwa będą bardziej efektywne, tak? Tak, zmienić je na krótszą długość fali, wtedy będziemy mieć i właśnie taki materiał na przykład udało nam się zrobić, gdzie ten efekt występuje. No właśnie, pani profesor, to proszę się jeszcze pochwalić, bo jak wszedłem na pani stronę wczoraj i to państwo się chwalą, do czego mogą te materiały być zastosowane, to proszę rozwinąć tutaj wodze fantazji, proszę poopowiadać. Jeszcze króciutko, dobrze, ale rozwinąć te wodze. Tak naprawdę z materiałami, a szczególnie materiałami krystalicznymi jest tak, że bardzo mała zmiana składu tego materiału, czyli domieszkowanie, czyli dodanie jakiejś małej nawet ilości jonów, powoduje zmianę właściwości, tak? Znaczną. Zmianę właściwości, tak. W związku z tym tak naprawdę jeden kryształ często można zastosować do wielu różnych dziedzin. Czyli tak naprawdę... Tylko trzeba wiedzieć, co tam dodać, tak? Tak, tak. Oczywiście w tej chwili my robimy te materiały bardziej skomplikowane niż monokryształy. Monokryształy też robimy, ale w ramach MAB-u robimy bardziej takie materiały kompozytowe, tak zwane materiały eutektyczne, gdzie mieszamy dwie fazy i tutaj właśnie jest to, daje to dodatkową możliwość sterowania tym, co otrzymujemy. Na przykład i możemy sobie te fazy wybrać w zależności od tego, od zastosowania. Czyli na przykład stosujemy materiały do otrzymywania wodoru. Czyli wtedy wybieramy fazy, które wiemy, że na to nam pozwolą. Stosujemy materiały w medycynie, do różnych zastosowań medycznych. Stosujemy materiały do... Na przykład, które będą w systemach bezpieczeństwa, prawda? W telekomunikacji. Dokładnie, czyta mi pan w myślach. Pani profesor, no, znamy się już od tylu lat, to może łatwiej mi czytać w myślach, ale ja chciałem już na zakończenie, bo pani kiedyś posłużyła się bardzo ciekawym promocyjnie hasłem. Dajcie nam zastosowanie, a my zrobimy dla was materiał. Naprawdę państwo tak mogą działać? Naprawdę tak, naprawdę. To znaczy rzeczywiście jak spotykamy różne na przykład firmy, niedawno na konferencji specjalnej poświęconej bezpieczeństwa uczestniczyliśmy właśnie w takiej konferencji, gdzie było wiele różnych firm i mówiły o swoich potrzebach, o tym też co robią, naprawdę powstało od razu bardzo dużo pomysłów, co my możemy zrobić takiego, co oni by potrzebowali.
Pani profesor, już na zakończenie, jaka przyszłość pani MAB-u? Jak pani to widzi? Tak, więc to znaczy my mamy oprócz finansowania z Międzynarodowej Agendy Badawczej mamy również projekt Teaming for Excellence. Tak, to o czym wspomniał pan prezes Parkowski. Tak, mamy również niezależną działalność gospodarczą, to znaczy otrzymujemy kryształy i je sprzedajemy i w tej chwili rzeczywiście jest ogromne zapotrzebowanie ze względu na sytuację polityczną, którą mamy w tej chwili. W Europie wszystkie firmy fotoniczne zrozumiały, że do tej pory kupowały kryształy w Rosji, w Chinach. Tak. Była ogromna globalizacja, a teraz jakby wszyscy zrozumieli, że jednak w Europie muszą być te materiały też wytwarzane. Jesteśmy producentami niektórych materiałów takich, które nikt inny w Europie nie produkuje, także mamy tutaj tą działalność gospodarczą, którą chcemy dosyć bardzo rozwinąć. Jeżeli chodzi o finansowanie tej strony naukowej, mamy właśnie projekt Teaming, on jest do września 2026. Wiemy, że będziemy go mogli przedłużyć, także no tak. Mamy jeszcze trochę finansowania i cały czas budujemy nasz zespół. W tej chwili zatrudniamy w sumie 90 osób i naprawdę bardzo międzynarodowy zespół. Tak, widziałem na zdjęciach pani profesor. Jest miło, kolorowo, różne płcie z różnych krajów. Pani profesor, bardzo pani dziękuję, bo teraz przejdziemy do dwóch projektów powroty. I jeśli można, panie prezesie, kilka słów, jakie są założenia i cel programu powroty? Program Powroty razem z takimi programami jak Team czy First Team należy do szerszego działania w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działania, które miało na celu rozwój nowych kadr dla sektora badań i rozwoju, czyli de facto wsparcie rozwoju młodych naukowców. W programie Powroty ten rozwój następował poprzez finansowanie innowacyjnych projektów prowadzonych przez młodych doktorów, którzy powracają do pracy badawczej po przerwie spowodowanej czy to obowiązkami związanymi z rodzicielstwem, czy też pracą poza obszarem nauki, no. Czy to w administracji, czy w biznesie. Nabory wniosków w programie Powroty trwały w latach 2016-2018. Finansowanie oczywiście było przyznawane na zasadach konkursu. Gro wniosków, które wpłynęły do konkursu, to były wnioski od badaczek, które wracały do bardzo intensywnej pracy badawczej po urlopie macierzyńskim, ale mieliśmy też przypadek naukowca, który wracał do pracy po urlopie tacierzyńskim. Łącznie sfinansowaliśmy w ramach programu 19 projektów spośród 117 wniosków, a budżet programu wyniósł 16,8 miliona złotych. Proszę państwa, jak wspomniałem, pierwszą laureatką programu Powroty, laureatką z 2017 roku, która dziś przedstawi swój projekt, jest pani doktor inżynier Marta Sawicka z Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. No a jeśli Instytut Wysokich Ciśnień, to oczywiście Azotek Galu, pan profesor Porowski, zresztą laureat Nagrody Fundacji za metody wytwarzania azotku galu. No i właśnie z azotku galu słynie instytut, a pani doktor chce gal zastąpić innym materiałem. Materiałem, który chce wykorzystać, jak rozumiem, do wytwarzania laserów. Proszę powiedzieć, pani doktor, dlaczego? Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Tak, rzeczywiście Instytut Wysokich Ciśnień to naprawdę marka, jeżeli chodzi o naukę w Polsce i też na świecie. I azotek galu jest takim flagowcem faktycznie. Ja również zajmuję się fizyką związaną z azotkiem galu, konkretnie epitaksją związek molekularnych, zatem bardziej budowaniem struktur na kryształach z azotku galu. W związku z tym, że te materiały, nad którymi pracuję, mają służyć do zastosowań w laserach półprzewodnikowych, to tylko krótko wprowadzę, jak wygląda taka struktura lasera. To zatem taka kanapka, tak?
To jest właśnie taka kanapka i po pierwsze kluczowym elementem w tej kanapce jest kryształ, podłoże z azotku galu. Tak jak tutaj pani profesor Dorota Pawlak wspomniała, niektóre materiały nie istnieją naturalnie w przyrodzie, trzeba je wytwarzać albo trzeba je wytwarzać tak, żeby te właściwości były optymalne. I my w Instytucie posiadamy technologie i posiadaliśmy też wcześniej technologie wysokociśnieniowe, teraz posiadamy technologię amonotermalną, przejęliśmy ją od firmy Amono w upadłości. Posiadamy zatem wiedzę, jak wytwarzać podłoża o doskonałej jakości strukturalnej, na których możemy w sposób kontrolowany, z atomową precyzją budować kolejne warstwy w naszej strukturze laserowej. I to jest to serce przyrządu. Następnie trzecim elementem, zaraz po podłożu i po epitaksji, jest processing laserowy. I to jest szereg skomplikowanych czynności, które należy wykonać już z tym waferem, podłożem, ze strukturą epitaksjalną, żeby uzyskać poszczególne przyrządy, i to jest nałożenie metalizacji, odpowiednie podzielenie tego, zamontowanie tych przyrządów, następnie przetestowanie. Zatem jest to jakby bardzo złożony element i to, nad czym ja pracuję, pracowałam, nadal pracuję właściwie w swoim projekcie, to było optymalizacja jednej z tych warstw naszej kanapce, mianowicie warstwy aktywne w laserze są otoczone warstwami okładkowymi i te warstwy okładkowe muszą charakteryzować się niższym współczynnikiem załamania światła i idealnie by było, żeby miały też dopasowanie sieciowe do podłoża. I to, jaki cel sobie postawiliśmy przed sobą, to było poszukanie optymalnych warunków wzrostu trójskładnikowego stopu, zatem już nie azotek galu, ale zastąpienie galu mieszanką indu i glinu, czyli azotek... Bo ind ma niższy współczynnik załamania światła, prawda, od galu. To dlatego, rozumiem, tak? Jeżeli chodzi o ten INALN, tak? My mówimy to w tym naszym żargonie, czyli to jest azotek indowo-glinowy, to tak, on ma niższy współczynnik załamania niż GAN i dzięki temu to światło może być efektywnie prowadzone w obszarze aktywnym i wzmacniane. I to było naszym celem, jest to duże wyzwanie, żeby ten trójskładnikowy stop wytworzyć o wysokiej jakości. Natomiast jest to oczywiście bardzo pożądane, dlatego że to światło musi być dobrze trzymane, żeby nie wyciekało do podłoża i w związku z tym te parametry optyczne, elektryczne laserów były jak najlepsze. Czyli ja rozumiem, że pani chce wymienić gal na ind, zastosować ten azotek indowo-glinowy, ale z tego, co pani mówi teraz, to rozumiem, że są jednak problemy z wytworzeniem tego azotku indowo-glinowego, tak? Oj tak, rzeczywiście tutaj głównym wyzwaniem jest to, że siła wiązań chemicznych indu i azotu i glinu i azotu jest naprawdę diametralnie różna i również INN i ALN mają zupełnie różne optymalne warunki wzrostu. Jeden lubi wysokie ciśnienie i niską temperaturę, a drugi odwrotnie. Wystarczy mu, tak, więc jest to tak jakby połączenie ognia i wody. I w naszym projekcie staraliśmy się, wykorzystując naszą unikatową aparaturę badawczą, mianowicie maszyny do epitaksji związek molekularny wyposażone w bardzo duże strumienie azotu, niespotykane jak dla tej technologii, próbowaliśmy znaleźć takie warunki, które pozwoliłyby na pokonanie barier w wytwarzaniu jednorodnego materiału o jednorodnym składzie, o dobrych właściwościach optycznych z niską ilością defektów punktowych. No i wydaje się, że oczywiście wykonaliśmy duży postęp, dużo się nauczyliśmy, jednak powiem, czyli że... Co udało się w ciągu tych 5 lat, pani doktor? Czy powstała właśnie ta metoda wytwarzania wysokiej jakości tego azotku indowoglinowego? Dużo się nauczyliśmy, natomiast tak jak powiedziałam, Ten materiał rośnie dość wolno, w związku z tym wydaje nam się, że będzie to duża bariera, żeby stosować go w praktycznych zastosowaniach i dlatego spróbowaliśmy zupełnie z innym materiałem, to też wykraczało poza ramy projektu, natomiast wydawało nam się, że zastosowanie porowatego azotku galu, który również ma niski współczynnik załamania światła, jest idealnie dopasowany do podłoża i nie ma tego ograniczenia, że rośnie jakoś bardzo wolno, wręcz odwrotnie, jego
wzrost czy wytwarzanie jest bardzo dobrze kontrolowane, pozwoli nam na to, żeby zastosować ten materiał w laserach i sprawdzić, czy być może będzie lepszy. Jeżeli chodzi o jego potencjał, są przewidywania, że może w diametralny sposób poprawić właściwości laserów. I teraz obecnie trwają nad tym prace. I to, co nam się udało zrealizować, to faktycznie opracowaliśmy pełen proces technologiczny, żeby te porowate warstwy w laserach wytwarzać. Wytwarzać, tak. Tak, udało nam się zademonstrować lasery z porowatą okładką, co było pierwszym doniesieniem na świecie, jeżeli chodzi o naszą metodę. Lepiej działa taki laser niż ten na, nie wiem, ALGAN czy INALN? Ten z porowaty jest lepszy? Ku naszemu zaskoczeniu niestety pojawiają się problemy z rozproszeniem światła na tej porowatej okładce, aha, więc to jest jakby kolejny krok dla nas, kolejna zagadka do rozwiązania. I to pewnie będzie właśnie tak, jednym z... Ale pani doktor, to na tym polega praca naukowa. Na zakończenie, rozumiem, że czekamy na kolejne pomysły, bo patrzyłem, pani ma też bardzo fajny zespół. Tam widziałem jeszcze na zdjęciach 3 osoby. Rozumiem, że kolejne pomysły, kolejne lasery, bo są, rozumiem, takie pomysły, tak? Tak, tutaj właśnie chciałabym podkreślić, myślę, że też państwo to wiecie, że... Każdy projekt to nie jest praca jednej osoby, nawet w moim przypadku to też nie jest praca tylko tego konkretnego zespołu badawczego, który realizował ze mną ten projekt, natomiast szerzej i mówię tutaj przede wszystkim o moich kolegach i koleżankach z zespołu z Laboratorium Epitaksji Związek Molekularnych, ale również całego Instytutu, dlatego że Instytut ma tą naprawdę fantastyczną właściwość, że pracują tam bardzo życzliwi ludzie, którzy potrafią działać wspólnie i na zasadzie takiego zdrowego współzawodnictwa wspieramy się, motywujemy nawzajem i to też realizując ten projekt Powroty z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej miałam okazję tego doświadczyć, że prace innych laureatów również były dla mnie osobiście bardzo motywujące do tego, żeby stawiać sobie coraz bardziej ambitne cele, wydajniej pracować i nie zrażać się przeciwnościami, które to definitywnie w każdej pracy naukowej się pojawiają. Więc była to naprawdę wspaniała przygoda i bardzo, bardzo się cieszę, że miałam przyjemność ją realizować. Bardzo, bardzo pani dziękuję, pani doktor. Oczywiście mam nadzieję, że będziemy wracać do tych państwa pomysłów, bo są one ciekawe. Ja nawet wczoraj tak sobie robiłem taką wycieczkę po wszystkich państwa projektach. No i myślę, że jest o czym gadać. Ale teraz proszę państwa, bo czas ucieka, a laureatką programu Powroty także z 2017 roku, to był chyba czwarty program, jest też pani profesor Anna Sroka-Bartnicka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która realizuje projekt związany z nowoczesnymi biomateriałami do regeneracji kości, ale jak przeczytałem, pani profesor, wersji wege. Rozumiem, że zaraz pani wyjaśni, o co chodzi z tą wersją wege, ale najpierw proszę powiedzieć, co to za biomateriały, którymi pani się zajęła. Zresztą z tego Lublin słynie, z tych biomateriałach, które mogą służyć do regeneracji kości. Tak więc najpierw parę słów o biomateriałach, bo one są ważne. Dziękuję panie redaktorze za wprowadzenie. Rzeczywiście, biomateriały kościozastępcze, bo o takich mówimy. Tak. Są to biomateriały na bazie hydroksyapatytu i tutaj rzeczywiście Uniwersytet Medyczny jest dosyć słynny z tych biomateriałów. Ja też mocno współpracuję z zespołem pani profesor Agaty Przekory-Kuśmierz, która też jest ekspertem w wytwarzaniu tych biomateriałów. Tak. I cała idea projektu pojawiła się na tym, żeby zastosować nowoczesne metody spektroskopii obrazowania do analizy i szybkiego skreeningu takich biomateriałów, żeby właśnie ulepszyć cały proces produkowania ich, konstruowania, oceny właściwości biokompatybilnych, bioaktywności, właśnie takimi technikami spektroskopowymi. Czyli nie testujemy na zwierzętach i stąd rozumiem to określenie wege, tak? Nie na zwierzętach, tylko próbujemy stosować analizę widmową, spektroskopową, tak?
Dokładnie tak, ponieważ docelowo każdy materiał tak naprawdę przed wszczepieniem do organizmu ludzkiego czy zwierzęcego, znaczy przed wszczepieniem do organizmu ludzkiego musi zostać przetestowany na zwierzętach. I żeby tak naprawdę sprawdzić w takich warunkach naturalnych, jak on wygląda. I żeby ograniczyć tą liczbę zwierząt, cały czas no dąży się właśnie do tego, takiej tematyki 3R, tak, żeby zredukować właśnie tą liczbę zwierząt w badaniach. No tak, żeby spróbować w inny sposób bez obciążania zwierząt, tak jest. Tak. I tutaj właśnie ten projekt mój bazuje na takich metodach analitycznych bardzo różnych, od właśnie analizy powierzchni tych biomateriałów. Są to techniki takie jak spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia ramanowska, spektrometria mas i wszystkie te trzy metody, nie dość, że są to jeszcze magnetyczny metody... rezonans jądrowy też, z tego co też, zajrzałem, tak? Tam do pani, zgadza się, prawda? Tak. Są to też metody obrazowania spektroskopowego, czyli niepunktowe, obrazujemy powierzchnię. Natomiast unikatowość tego projektu będzie bazowała na właśnie korelacji tych trzech, czterech metod, które nam pozwolą ocenić proces kościotworzenia. Czyli co się dzieje, bo nasz biomateriał jest pokryty komórkami macierzystymi. Są to komórki szpiku kostnego lub komórki tłuszczowe. Tak. Docelowo w przyszłości wyobrażamy sobie proces, że osoba, która potrzebuje właśnie takiego materiału, możemy pozyskać dzięki liposukcji komórki tłuszczowe od danego konkretnego pacjenta. I produkujemy z jego komórek, tak? Tak, i wtedy jest on biokompatybilny, powinien być doskonale przyjęty przez organizm. Pani profesor, ale teraz tak, bo pani oddziałuje, żebyśmy to jednak powiedzieli, bo jest coś za coś, prawda? Nie ma eksperymentów na zwierzętach, pani proponuje nową metodę. Oddziałuje pani różnego rodzaju promieniowaniem na te biomateriały i potem na podstawie analizy widm, no rozumiem, potrafi pani ocenić przydatność danego materiału do regeneracji kości. I teraz chciałem zapytać, z jaką pewnością, czy tamta metoda niewege jest lepsza, czy pani metoda, ta spektroskopowa, daje również no, taką jakość? Myślę, że nie da się totalnie w medycynie wyeliminować badań nad zwierzętami. Jest to jednak finalny etap. Natomiast dzięki tym metodom spektroskopowym możemy zrobić screening takich materiałów, wybrać te najlepsze, rozumiem, które muszą już na końcu zostać wszczepione, na przykład w organizm do badania na zwierzęcy. Na przykład. Czyli to pozwala przyspieszyć także cały proces, tak? Tak, przyspieszyć i dopracować też samą metodę projektowania, ponieważ różne techniki dają informacje o fazie organicznej, fazie nieorganicznej, jak te komórki się zachowują. I też są to takie techniki spektroskopowe, które nie są popularne, że tak powiem, w świecie biochemików, tak? Którzy przede wszystkim używają mikroskopu konfokalnego, inne narzędzia. I tutaj na zasadzie analizy porównawczej, co z danej techniki nam wychodzi, gdzie jesteśmy lepiej w stanie ocenić fazę hydroksyapatytu, stopień krystaliczności, czy również białka, które się pojawiają na powierzchni tego materiału. Te komórki dojrzewają. Dodatkowo dochodzi analiza topologiczna takich biomateriałów, czy ten materiał jest chropowaty, czy nie, czy jakie powinien być, mieć właściwości. I to pozwala przyspieszyć proces projektowania, tak żeby uzyskać taki materiał, który będzie biokompatybilny, bioaktywny, na którym te komórki będą chciały, macierz komórkowa się pojawi i będzie stabilny. Będzie też i właśnie taka tak naprawdę szeroko pojęta fizykochemiczna analiza powierzchni tych biomateriałów. Pani profesor, i już na zakończenie. Chciałem zapytać, czy w praktyce sprawdzono już skuteczność takiego projektowania bioimplantów kości? A może, nie wiem, bo może ta metoda przyda się także przy projektowaniu innych materiałów, prawda? No bo ja rozumiem, że to nie tylko przy właśnie tego rodzaju materiałach to się może przydać. Tak, aktualnie, panie redaktorze, realizujemy rozszerzenie projektu, które jakby powstało jako odłam pierwszego. Zajmujemy się teraz analizą takich matryc hydrożelowych,
okazało się, że jednym składnikiem tych biomateriałów są polisacharydy, które właśnie mogą w przyszłości posłużyć jako takie materiały czy opatrunkowe. I dalej z zespołem profesor Agaty Przekory-Kuśnierz dalej rozwijamy tę tematykę, gdzie te same metody spektroskopowe mogą być użyte do projektowania innych materiałów. Również, które mają, będą miały zastosowanie w medycynie. Innych dziedzinach. Tak jest. Proszę Państwa, spoglądam na zegarek, no minęła już godzina i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to po minucie dla każdego z Państwa o planach i o marzeniach chciałbym usłyszeć parę zdań. Panie profesorze, pan profesor Tomasz Dietl, jak mówię, no przez wiele lat odwiedzał pan mój wieczór odkrywców i wtedy mieliśmy dużo więcej czasu, żeby na żywo pogadać o pana osiągnięciach, no głównie wtedy teoretycznych. A teraz, panie profesorze, to skoro ma pan ten map, to niech pan powie w jednym zdaniu o takiej wizji, którą no, na pewno pan ma. Bardzo proszę, pan profesor Tomasz Dietl. Tak, troszkę już zacząłem o tej wizji, mówiąc tak. O cząstkach Majorany. To jest wielkie wyzwanie i wydaje mi się, że jesteśmy dobrze umieszczeni, mamy dobre narzędzia i doświadczalne, i teoretyczne, aby włączyć się w ten wyścig poszukiwania. Pamiętamy, jak były z poszukiwaniem bozonu Higgsa, ile to kosztowało, jaki był wysiłek, ile osób nad tym pracowało. I takim wyzwaniem, może troszkę mniejszej skali, ale z kolei o ogromnym potencjale zastosowawczym, jest w tej chwili poszukiwanie Majoran do właśnie topologicznych komputerów kwantowych. I to jest też no, piękna fizyka, która za tym stoi i to jest, wydaje mi się, największe marzenie, żeby nam się udało tutaj coś zrobić. Drugim moim marzeniem, moje marzenie takie, bym powiedział, życiowe jest, żeby pokazać, że te badania prowadzą do takich bezpośrednich zastosowań. Tu już wspomniałem o naszej współpracy, pan redaktor też o tym wspomniał, z wieloma firmami. I myślę, nie ma, wszystkie osoby tutaj, panie też się ze mną zgodzą, nie ma większej przyjemności niż widzieć, że praca w laboratorium przekłada się na coś zastosowanie. I to jest moje drugie marzenie. Zaproponujemy firmom nowy produkt. To jest, prawda, firmy nie tylko czekają, że włączymy się w bieżącą pomoc w jakimś szczególe, tylko że zaproponujemy firmom coś zupełnie nowego. To jest moje drugie marzenie i też wydaje mi się, że potencjał, który jest zgromadzony, być może temu wyzwaniu sprosta. Bardzo dziękuję. W nauce też warto marzyć. Zresztą w ogóle myślę, że w ogóle w życiu warto marzyć. Pani profesor Dorota Pawlak, krótko też jednym zdaniem albo dwoma. Bardzo tak, proszę. Czyli... My utworzyliśmy Centrum Doskonałości Ensemble 3, czy też E3, a tak naprawdę do potęgi trzeciej. Do trzeciej potęgi, tak jest. Tak, które jest niezależną instytucją, czyli ma własną osobowość prawną. Naszym właścicielem jest Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. Także i jesteśmy w ścisłym kontakcie zarówno z siecią badawczą Łukasiewicz, która jest przez Instytut właścicielem naszego centrum. Z drugiej strony jesteśmy w bardzo silnym powiązaniu z Uniwersytetem Warszawskim i tak naprawdę celem tego centrum i tym marzeniem jest utworzenie centrum, które ma dwie silne nogi, czyli z jednej strony ta nauka jest na bardzo dobrym światowym poziomie, czyli żebyśmy byli rozpoznawani. Chemia na Uniwersytecie Warszawskim, tak? Tak. A z drugiej strony ta druga noga, czyli innowacje, czyli to, żebyśmy właśnie te nasze materiały, żebyśmy byli powiązani z firmami i już jesteśmy, żebyśmy z nimi współpracowali, żebyśmy też tworzyli nowe firmy, spin-offy, żebyśmy i największe marzenie oczywiście, żeby to centrum, które naprawdę będzie rozpoznawalne na całym świecie, żeby po prostu przetrwało kolejne 100 lat. Marzy mi się taki drugie Bell Laboratories. Pani profesor, o ile panią znam, to myślę, że pani w tych realizacjach marzeń jest też bardzo konsekwentna. Może pani doktor Marta by też w dwóch zdaniach o swoich marzeniach wobec tego, skoro już przy marzeniach jesteśmy? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja oczywiście będę dalej z pasją pracować nad materiałami dla laserów. Też fascynuje mnie w ogóle wzrost kryształów, więc chciałabym dalej poznawać zagadki tego, jak te kryształy rosną,
czy w metodzie, którą się zajmuję obecnie, ale ogólnie w ogóle wzrost kryształów jest naprawdę czymś pięknym, fascynującym, który no myślę, że sprawia nam wiele frajdy obserwowanie tego, jak tutaj działają różne siły i zrozumienie też tych procesów. To, czego bym sobie życzyła, to jest to, żeby, tak szeroko powiem, żeby naukowcy, którzy pracują i blisko mnie, tak, ale też w ogóle w Polsce, nigdy nie tracili właśnie tej pasji i zaangażowania, tak jak widzę tutaj bardzo ciekawe Państwa projekty i szeroko, tak jak mówiłam o wszystkich laureatach tych projektów w fundacji. Jest to naprawdę dla nas nawzajem wielka motywacja i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tego zapału nigdy nie gasić. Oj, tak, to jest oczywiście ważne. Zresztą nie tylko w nauce, ja myślę, że w innych dziedzinach życia też. Pani profesor Anna Sroka-Bartnicka, bardzo proszę. Moje marzenie jeszcze trwa, bo projekt jest do czerwca 2023 Zgadza roku. Zgadza się, tak jest. No ale, też... ale może dalej. Też się mogę pochwalić, że dzięki wsparciu naukowców z Ukrainy rozwijamy też nasz projekt i na zasadzie nowych matryc, które będą nośnikami leków. Idziemy w tym kierunku i myślę, że będziemy dążyć do tego, żeby popularyzować te techniki obrazowania spektroskopowego, ponieważ zastosowanie w analizie materiałów biomedycznych, medycznych jest bardzo, bardzo duże. Pani profesor, bardzo dziękuję. Zanim jeszcze zapowiem poniedziałek, to wiem, że pan prezes Perkowski chciałby powiedzieć może coś o raporcie, który się ma ukazać. Też o raporcie, który mówi o projektach realizowanych z funduszy europejskich. Bardzo tak proszę. Jest, tak jest. Przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować naszym gościom. Oczywiście w tej serii webinariów, które prezentujemy, mogliśmy przedstawić tylko kilka spośród setek zespołów, które uzyskały finansowanie w ramach POIRA. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać, że fundusze europejskie zostały spożytkowane na finansowanie naprawdę fascynujących badań o międzynarodowym poziomie, ale także służyły umiędzynarodowieniu polskich jednostek naukowych, wsparciu młodych badaczy, a także budowaniu szerszych pomostów pomiędzy nauką a biznesem. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przedstawić wszystkich projektów finansowanych w ramach POIRA, dlatego zapraszam na naszą stronę internetową fnp.org.pl, gdzie przedstawiamy pełną listę laureatów, a także na tej stronie można się zapisać na cyfrową wersję raportu Nauka w czasach przemian, w której prezentujemy sylwetki 30 badaczy i badaczek, którzy również uzyskali finansowanie w ramach POIRA i prowadzą badania w takich dziedzinach właśnie jak innowacje medyczne, ekologia, energetyka, badania nad COVID-em, badania nad nowymi materiałami. Tutaj mieliśmy kilka przykładów tych badań, czy technologie kwantowe. Panie prezesie, ja bardzo panu dziękuję. Państwu też bardzo dziękuję. To było bardzo, bardzo ciekawe dla mnie osobiście też, bo spotkanie z badaczami tej klasy to jest zawsze ogromna przyjemność. Dowiedzieć się czegoś od państwa to dla mnie jest rozkosz. Proszę państwa, jeszcze raz bardzo państwu dziękuję. W poniedziałek kolejne spotkanie laureatów programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, finansowany właśnie z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wyniki swoich projektów przedstawią laureaci programu Team Tech Core Facility, między innymi pani profesor Piwocka, pan profesor Dziębowski, pan profesor Woźniak, pan profesor Dadles. Spotkanie poprowadzi Radek Kwapiszewski z fundacji. Początek spotkania o godzinie 12. Ja jeszcze tylko przypomnę, że nasze webinaria są dostępne na kanale Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na portalu YouTube. Tam również i na Facebooku umieszczone zostanie dzisiejsze webinarium. Jeszcze raz bardzo państwu dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Zobaczenie. Dziękujemy też. Dziękujemy i wszystkiego dobrego. Również. Też świątecznie. Tak. Dziękujemy. 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 Wszystkiego dobrego dla państwa. Dziękujemy. Dziękujemy.